Empik Go prezentuje. Partnerem strategicznym serialu Mierzeja jest Skoda. Wody Zatoki Puckiej, godzina 8:30. Zawsze to samo. Co zawsze to samo? Zawsze zrobisz coś za moimi plecami. No. Ale jęczysz, Romuś. Posiedzą, porobią zdjęcia, zarobimy więcej niż z tych wszystkich śledź. Nie podoba mi się to, Taciu. A Brukseli ty się nie podobasz. I ja. I wszyscy rybacy. A turystyka im się podoba. No to wchodzimy w turystykę. Wypoczęci, rybami nie śmierdzimy, a zarobek jest. Co? Piękny nasz Bałtyk o świcie. Jesteśmy na wodach Zatoki Puckiej. Pstrykasz i pstrykasz. Całe baterie wypstrykasz. Akumulatorki. To co? Akumulatorki się nie marnują? O Jezu. A możesz po prostu podziwiać przyrodę w ciszy? Jaką przyrodę? Tu jest tylko woda i dziwny zapach. I dwóch złodziei, którym dałeś się naciągnąć. O co ci znowu chodzi? O to, że jak zwykle przepłaciłeś. Co ty robisz? No, zdjęcie ci robię. Adaś, no nie rób mi tego znowu. Tyle razy mówiłam, żebyś mnie uprzedzał. Ja się muszę przygotować. Nuda. Całe życie nuda. Wydawnictwo WAB oraz Empik Go przedstawiają Zygmunt i Wojciech Miłoszewscy. Mierzeja. W rolach głównych Mateusz Damięcki, Karolina Gorczyca, Anna Smołowik, Sandra Drzymalska, Sebastian Dela, Krzysztof Czeczot. Reżyseria Wojciech Pątkiewicz i Krzysztof Czeczot. Odcinek pierwszy. Morświn. Wody Zatoki Puckiej przy Helskiej plaży. Godzina 8:20. Robert! Robert, ja nie dam rady, to za mocno! Trzymaj! Trzymaj! Drążek do siebie, dasz radę! Kurwa! Dziewczyno, zaprawdę powiadam ci, wstań! Robert, proszę. Na szczęście pan twój Neptun sprawił, że masz tu wodę po kolana. Nie lękaj się. Wstawaj i zbieramy kajta. To co? Starczy na dzisiaj? Ale ja jeszcze wszystkiego nie umiem. Jakbyś umiała po dwóch lekcjach, kupiłbym ci od rodziców i wystawił do zawodów. I tak jest niezłe. Lecimy. Od rodziców? Jestem już dorosła, mogę robić co chcę. Tak. Jasne, bierz deskę i idziemy po latawiec. Nie ma to jak dobrze zacząć dzień. Czuję się taka pobudzona. Ty jesteś stąd, prawda? Aha, od urodzenia. To może umówimy się na wieczór? Pokazałbyś mi jakieś swoje fajne miejsca? Wieczorem jestem zajęty, muszę się zająć młodszą siostrą. Wiesz jak to jest, z upierdliwymi małolatami. A ile młoda ma lat? 17. Okej. Robert... Mogę cię o coś spytać? Ta blizna na ramieniu. Co to jest? Bo wiesz, dziewczyna u nas na recepcji mówiła, że ty kiedyś... Musiałem coś usunąć. Co? Przeszłość. Nieważne. Bierz latawiec i spadamy. Muszę odebrać gości ze stacji. O, może jakaś fajna ekipa. Smutno tu trochę po sezonie. Wątpię. Garniaki z korpo. Teraz dzieci, spójrzcie szybko. Proszę pani, mogę batonika. Pociąg do Helu, godzina 8:45. Bartuś, nie teraz na miłość boską. No przegapisz przecież, teraz widzicie? Po obu stronach piękne morze. To jedyne takie miejsce w Polsce. Proszę tutaj, jakbyście płynęli pociągiem. A po obu stronach po prostu wolność, przestrzeń, aż po horyzont. Proszę pani, no to ważne. Słucham, Bartuś. Czy na wycieczce są podwieczorki? A wie pani, co to znaczy PKP? Proszę? Płać konduktorowi połowę. Pani to chyba z tych stron.
Dokładnie z samego Helu. Ech, koniec Polski, co? My mówimy początek. A pan skąd pochodzi? Właściwie to z Warszawy. A właściwie? Właściwie to urodziłem się w Rybołach pod Białymstokiem. Ale od 8 lat w Warszawie. Fajnie tak wracać na stare śmieci. To miejsce dobre na tydzień, nie na życie. Ach, tydzień. Chciałbym to powiedzieć o Rybołach. Może mówmy sobie na tym, pani Żaneto. Zaprzyjaźniliśmy się już trochę, a przed nami kilka wspólnych dni podczas szkolenia. Janusz jestem. Jasne. Żaneta. A nie chcę się chwalić, ale takiego szkolenia motywacyjnego jeszcze nie widziałaś. No, mam nadzieję za tę cenę. No wiesz, mamy uprawnienia w całej Unii. Ostatnio szkoliliśmy ludzi z ministerstwa. Poznałem nawet osobistego sekretarza premiera. O, niesamowite. Jakiś plan na dzisiaj? Of course. Do hotelu 5 minutek na odświeżenie i spotykamy się na dole na małego icebreaker. Słucham? No wiem. No. Przełamiemy lody, zapoznamy się i stworzymy team. Super. W drodze do Helu. Godzina 9:00. Tak, zdążyłeś? Jeszcze chwila. Jestem teraz w tym najwęższym miejscu. Pięknie tu. Do Helu ze 3 kwadranse. I jak tam polowanie? Doskonale. Wyszperałem w Gdańsku coś, co ci się spodoba. Aż się zdziwiłem, że w tym turystycznym szajsie takie cudo. Durny handlarz pamiątek nie wiedział nawet, co tam u niego leży między tym całym bursztynowym syfem. No, niespodzianka, ale będziesz zadowolony, obiecuję. A co z tym, o czym rozmawialiśmy? To najwcześniej za kilka dni. Muszę się rozejrzeć. A i tak, wiesz jak to jest, stare dzieje. No, wiem, ale spróbować trzeba. Kto wie, to może być duża rzecz. Największa. Uważaj, żeby ci BMW nie ukradli. Kuter rybacki na wodach Zatoki Puckiej. Godzina 9:30. No, to właściwie nie jest połów. Tak jakbym. Tylko chcemy pokazać państwu, jak praca rybaka wygląda. To znaczy, wyglądała, kiedy jeszcze można było łowić. No, tutaj wyciągamy sieci. No, trochę tam rybek jest. Tadziu, wolniej trochę. Po co ściągnie? Co to jest? Jezus Maria, Adaś, widzisz to? To człowiek? Czy to jest trup? Trup tak, człowiek nie. No nie, to jest jakiś koszmar. Chcę natychmiast wracać z powrotem. Adam, słyszysz? W tej chwili masz mnie zabrać do domu, teraz! Może już starczy tego reportażu. Co to jest? To jest zwykły szkodnik. Słucham? Żeby pan wiedział, szkodnik, morświn. Taki, no nie wiem, ni to delfin, ni to wielorb, tylko z Bałtyku. Zjada ryby i później my nie mamy co łowić. A ile taki morświn zje tych ryb w ciągu dnia? Kilogram? Może wy po prostu ryb nie umiecie łowić? Tak? Ale my mamy fach inny niż robienie zdjęć głupimi zabawkami. Dawaj pan to, no. No co pan? Dawaj, mówię. Sprawdzimy, czy wodoodporny. Wodoodporny być może. Pływający na pewno nie. Co pan, oszalał czy jak? Nówka sztuka! Kupiłem przed wyjazdem! Boże, przecież to są jacyś bandyci. Romek. Tak, wiem. Cholera, no nerwy. Nie o to chodzi. Ryby. No wiem, drobnica sama. Romek! Spójrz, nie rozumiem, o co ci chodzi. O kurwa. To niemożliwe. Śnięte. A morświn? Czekaj! O kurwa, co to jest?
Weź mi pomóż! Czemu to tak śmierdzi? Opętany ten zwierzak, czy co? Musimy coś zrobić! Romek! Co? Gówno, to twój kuter. Co robimy? Zapłaci mi pan za ten aparat. W pokoju w pensjonacie mam jeszcze fakturę. Dobra. Ryby do schowka, zgarniemy resztę sieci i wracamy. A z tym aparatem to no, się jakoś policzymy. No poniosło mnie, nie ma co. A Morsi? Co Morsi? Musimy go zabrać do fokarium. Byliśmy tam wczoraj z mężem. Tam są naukowcy, oni mu pomogą. A tak, Morświn do morza, gdzie jego miejsce? A jak naukowcy chcą pomóc, to mogą sobie wyłowić. Nie pozwolę panu na to. To zwierzę jest chore i nie możemy tego tak zostawić. Musimy w tej chwili wracać i przekazać Morświna pracownikom uniwersytetu. Rozumie mnie pan? Ja wszystko rozumiem. Ale jak już to dzisiaj wspomniano, to mój kuter. Tadek, wyciągaj te drugie sieci i walimy po następne. Płetwala do wody. Ona ma rację. Wracamy. Roman, wracamy. Jak najszybciej. Co? Dawaj, człowieku. Ach, czy ciebie dzisiaj kompletnie porąbało? Roman, w wodzie tam było więcej. Czego znowu, kurwa, więcej? Wszystkiego. Wszystkiego martwego. Fokarium. Godzina 10:00. Student, nakarmiłeś już plamkę i koralika? Nie, myślałem, że zrobię to po pokażę. To nie myśl tylko idź i zrób to od razu. Jak ty jesteś głodny, to znikasz od razu i nie macie dobrą godzinę. Myślałem, że... Że co? Że poprowadzimy razem pokaz. Wykluczone. A teraz do roboty. W tej stacji zwierzęta są na pierwszym miejscu. Witam państwa serdecznie w stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem dzisiejszego pokazu będzie karmienie fok oraz trening medyczny. Nazywam się Zofia Strzelecka i postaram się, oczywiście nie sama, razem z tymi mądrymi zwierzętami. Zosia, jest dziwna sytuacja. Czekaj, wyłączę. Bazyl, serio, teraz kiedy zaczynam? Musimy jechać do portu. Rybacy znowu nawywijali? Tym razem to chyba coś wyjątkowego i dziwnego. Niestety ja muszę uciekać. I to jest dobra wiadomość, bo oznacza, że mamy foki nie tylko w tym basenie, ale też na wolności. Państwo zostajecie w dobrych rękach. A gdzie powitalne drinki? Gdzie wieńce wspólnych jadł? Gdzie kołysanie wiodrami, szanetko? Wiesz, to nie tak miały wyglądać te twoje polskie Hawaje. Hawaje! Zaczekajmy chwilę. Miał ktoś nas odebrać. Hawaje! Nie, się to wymyśliłem, co nie? Hawaje! Stacja kolejowa Hel. Godzina 10:15. Cześć, Żaneta. Nie wierzę. Cześć, Robert. Myślałam, że jesteś... wiesz. Już nie. Ile to już? Sporo. Musisz wpaść do nas. Pogadamy. Do nas? Do ciebie i żony? Do mnie i mamy. Cudowny związek. Ciągle kwitnie, choć to już tyle lat. Żanetko, kochanie, dzwonił do mnie właśnie kierownik. Pan Zegar mówił, że na nas już czas, gdybyśmy mogli... Przepraszam, to pan jest naszym tragarzem? Tak? Ten pan jest moim przyjacielem ze szklanej górki. I tak, jest na tyle uprzejmy, żeby zawieźć nas do pensjonatu. Tak, Bartusia, ale najpierw w parę, dobrze? I schowaj ten papierek do kieszeni, już! I proszę, trzymacie się w parach, pójdziemy teraz do autobusu i... Zobaczymy foki! Tak, Bartusia, ale najpierw w parę, dobrze? I schowaj ten papierek do kieszeni, już! Małą czarną. Z ekspresu, jeśli jest. Coś się znajdzie. Kawiarnia w pensjonacie Amber. Godzina 11:00. Mały ruch. Aż dziwne, prawda? A to przecież już 11 i to przed sezonem. Życie pełne jest niewytłumaczalnych zdarzeń. No, obawiam się, że nie rozumiem. Mój były mąż tak samo mówił. Ciasteczko do kawy? Dziękuję, nie. Nie wie pani, czy kunkole tu jeszcze mieszkają? A czy w Zakopanem mieszkają gąsienice? Tutaj w co trzeciej chałupie kunkole, konkole i kunkele. Kaszubskie nazwisko, a ktoś konkretnie? Kobieta. Brunetka. A zresztą, nieważne.
O, ten przystojniaczek na przykład. Robercik, też konkol. Niezła partia i cały czas kawaler. Ale z mamusią mieszka, więc z kategorii popo. Potencjalnie popieprzony. Oj, ciężko coś znaleźć na rynku, ciężko. A przy okazji, ten elegancki samochód to pański? Żanetko, to my w barze czekamy i proszę się nie migać. Nie ma team buildingu bez icebreakerka. To jest element też coachingu. Alright? Dobrze. Pensjonat Tryton. Godzina 11:15. A rodzice wiedzą, że przyjechałaś? Matka. Ale nie sądzę, żeby ją to interesowało. Tak naprawdę nie zamieniłam z nią jednego słowa przez te lata. Jezu Chryste, myślałam, że zrozumiała. Co innego mogłaś zrobić? Miałaś 17 lat. Wierzyć się nie chcę. Nie chcę o tym rozmawiać. Zresztą mam co robić. Sam widziałeś tych typków. A morderców do wynajęcia? Wiesz może, ile biorą od łebka? Siostra jest ostatnio nie do zniesienia. Nie morderców, tylko kierowników regionu. Nie każdy, kto nosi garnitur, pracuje dla mafii. I jaka siostra, Betka? To ona już chodzi? Chodzi, gdzie popadnie, pije co popadnie, pali co popadnie, pokazuje cycki komu popadnie, koszmar. Gadam jak dziad, nie? Jesteś dziadem, kochany. Pamiętasz naszą pierwszą wyprawę na basen do jednostki? Miałeś tyle lat, co ona, przypomnij sobie. Pamiętam. Oddałem ci wtedy swoje pierwsze CD z Final Countdown Europe, żebyś... Tak, pamiętam tę umowę. A pamiętasz, jak żarłeś surowego śledzia na kutrze mojego ojca i darłeś się, że jesteś samurajem i jesz sushi? Sushi. Pamiętam jak dziś. Budzisz cię potem nazywał sushi sisi do końca podstawówki. A mój stary rzucił za tobą bojką, bo mu narzygałeś do ładowni. Kurna, musiałem to wyprzeć. No nic. No po prostu nic. Jakbyś o kimś innym mówiła. Popracujemy trochę. Nie takie rzeczy sobie przypomnisz. A sporo pamiętam. Na przykład, że nie do końca wywiązałaś się z umowy w zamian za jur. Trzeba było wynegocjować agreement z detalami. Lud za szybą, to w końcu cały czas lud. Mam rację, czy nie? Trzeba było zatrzymać się u nas w pensjonacie. Szybka byłaby cieńsza tym razem. U was nie ma zaplecza do coachingu. Czego? No wiesz, szkoleń. Sala konferencyjna, catering, rzutnik Wi-Fi. Firma ma swoje standardy. Potem mogłabym mieć kłopoty. Firma, standardy. Proszę cię. Robert, ja nie bawiłam się na plaży przez te ostatnie 15 lat. Zapierdalałam bez przerwy, żeby być tu, gdzie jestem. I zapierdalałam to małe słowo, ale jestem więcej niż w połowie na absolutny szczyt. I nie pozwolę, żeby mi to zepsuł jakiś wsiowy dyrektor, bo w pokoju nie było klimy. Więcej niż w połowie. Widziałeś to? Pokazała faka. No. To było do mnie? Nie, do mnie. To auto z fokarium? Aha. Tam, gdzie mili państwo zajmują się zwierzątkami? Aha. Czemu miła pani od zwierzątek zamordowała cię wzrokiem i pokazała środkowy palec? Tak, znajoma. Znajoma? Nieważne. Dużo do opowiadania, co? Na długo przyjechałaś? Na za krótko. I pewnie za późno. Port rybacki Hel. Godzina 11:30. Co się stało? Dzień dobry, pani doktor Zofio. Dzień dobry, panie rybaku Romanie. Co się stało? Byliśmy z mężem na wycieczce śmierdzącym kutrem. Strasznie drogo, nie polecam. No i ten morświn zaplątał się w sieci. Ale coś z nim jest nie tak, no... Nie wiem, może za długo leżał w tych sieciach, bo strasznie dziwnie się zachowuje. Rzucał się, pluł pianą. Tak jakbyś wiedziała, jak normalnie zachowują się morświny. Och, proszę cię, zamknij się wreszcie. Ale to prawda. Był w sieciach razem z rybami. Nawet zdjęcia zrobiłem. Sieci to najgorszy zabójca morświnów, dlatego są one na wymarciu. Pani doktor oczywiście uważa, że powinniśmy przestać łowić i iść pracować do Biedronki, gdzie mogłaby kupować przecenione ryby dla swojej wesołej gromadki. Pójdę po noszę. Leć. Musimy go przetransportować do stacji. Nieźle rybacy załatwili tego biedaka. My? A kto rozstawia sieci? Dla mnie nie ma problemu. Możemy umieszczać na sieciach małe tabliczki z napisem tylko dla ryb.
A pani doktor mogłaby uczyć foczki i morświny czytać podczas tych swoich pokazów dla gawiedzi. Słucham? Dobrze się składa, że pani słucha. Bo mam kilka przykrych rzeczy do powiedzenia. My tutaj łowimy setki lat. Tak, oczywiście, szanujemy. A ty, Zosia, odpuść teraz. Naprawisz świat w środę. Widzieliście coś jeszcze na morzu? Coś nie tak? Dużo takiego widzieliśmy, cholera, nie, Tadek? Jak to się nazywa? Zielone takie. Woda? No, właśnie. To nie są żarty. Chodź, Bazyl, musimy się pospieszyć. Ładujemy zwierzaka na nosze. Ostrożnie. Co on się tak rzuca? Jak jakiś wściekły. Nie dam rady go utrzymać. Zosia, uważaj. Ja państwu pomogę. Adam, zostaw. Zostaw natychmiast. Ty mi się nie wasz ruszać tego czegoś. To jest jakieś chore. Dziwnie chore. Fokarium. Stoisko z pamiątkami. Godzina 12:00. Uwaga, uwaga, kochane dzieci. Zatrzymujemy się tutaj, abyście mogli kupić sobie jakieś piękne pamiątki. Przypominam tylko. Nie oddalamy się, trzymamy się i chodzimy cały czas z osobą z pary, tak? A zaraz idziemy na pokaz do Fokarium. Proszę was również, moje kochane dzieci, o rozważne zakupy. Kupujemy pamiątki, które będą się nam kojarzyć z tym miejscem, dobrze? Ty! Patrz, jakie to! No? No, ale... Ej! Zobacz na to! No? Ale posłuchaj, no, to chyba nie zabawki, tylko prawdziwe dla komandosów. Patrz, ten nóż, jakie ma zęby. To do piłowania kości. No? Proszę pana, ile kosztuje ten tutaj pistolet? Ten tutaj 60 zł, ale nie polecam. Jak to? No, marne wykonanie, poza tym tutaj kapiszon. Za to ten, o, to co innego, no zobacz, potrzymaj. Wierna kopia Glocka. Z daleka nikt nie pozna. No i strzela gumowymi kulkami. Z bliska jak przyładujesz, to boli jak cholera. No co pan dzieciom opowiada? I do tego jeszcze takie słowa, no wie pan? Naprawdę wstyd. Wstyd. Mówiłam, dzieci kochane. Pamiątki z nadmorza kupujemy, a nie z wojny. Proszę, tam macie muszelki, koniki morskie, delfinki, co tam chcecie. Szybko, szybko, bo przegapimy pokaz z fokami. Ostrożnie, Bazyl, bo on może znowu dostać ataku. Czekaj, przyjemnego pasami. Proszę pani, to prawdziwy delfin. Patrzcie. Dzieci, dzieci, spokojnie, to jeszcze nie pokaz. Nie, proszę natychmiast odejść. Proszę natychmiast zabrać te bachory. Ale co pani, spokojnie, to są dzieci i są po śniadaniu. Nie zjedzą pani tego... delfina? Ma takie oczy jak mój Edward. Myślałam, że twój tata ma na imię Waldek. Edward to mój kot, debilko. Bartek! Zostaw to zwierzę. A pani niech się uspokoi, dobrze? Halo! Co pani robi? Niech pani nie popycha tego dziecka! Nie, nie. Ja wzywam policję. To jest stacja badawcza, a nie cyrk. Proszę zabrać dzieci i się wynosić. Zosia! Co Zosia? Co Zosia? Wiesz, co mu jest? Nie wiesz. To się zamknij. Idziemy do labu. Obłożyć go ręcznikami? Nie. Boję się, że od dotyku znowu dostanie ataku. Polewaj wodą, a ja go uśpię. I co o tym myślisz? Masówka? To najczęstsza choroba wśród fokracja. Czy to wygląda twoim zdaniem na fokę? Wścieklizna w postaci gwałtownej? Niestety też mi to przemknęło przez głowę. Słuchaj, myślę, że powinniśmy chyba zamknąć stację i odwołać pokazy, dopóki nie będziemy mieli pewności, czy nie stanowi zagrożenia. Okej. Zgoda. Zajmiesz się tym? Jasne. Port Rybacki. Godzina 13:30. Czekaj, usiądę na chwilę na tym murku. Na tym obsranym przez mawę murku w nowych spodniach. No doskonały pomysł. Co ci jest? Źle się czuję. To proponuję przytyć jeszcze parę kilogramów. O co ci chodzi? Przecież specjalnie zjadłem ryby, a nie jakieś hamburgery. Ale smażoną. Człowiek, kiedy ty się nauczysz jeść jak normalni ludzie? Odezwała się Miss Świata i jej sałatki. A po wszystkim dwie paczki chipsów wieczorem. Może to surówka mi tak. Przestań narzekać i pospiesz się. Naprawdę mam już dość jak na jeden dzień. Cześć, tato. Żaneta? No, to córeczko. Cześć. Co u ciebie? A, no co tam, widzisz? Rybakuje się dalej. A co u ciebie? W porządku. Tak jak pisałam, jestem kierownikiem w firmie produkującej leki. Przyjechałam na szkolenie.
Wyjdziesz? Widzę, że zmywasz, a ja, widzisz, nieprzygotowana. No, bardzo elegancka, no. Widzę, oczywiście. No, poczekaj. Mam coś dla ciebie. To dla ciebie. No, wiem, że teraz można to dostać w każdym sklepie, ale kiedyś to były twoje ulubione. Koledzy marynarze przywozili specjalnie. Wiedzieli, że to dla Żanetki. O, M&M'sy z masłem orzechowym. Dziękuję, tato. Jesteś kochany. Masz tam cały zapas? Na wszelki wypadek, gdybyś przyjechała. Nie mogłaś zadzwonić? Nie. No, wpadnij do nas dziś na kolację. Będą wędzone węgorze. Porozmawiałabyś z mamą? Nie, mam jeszcze dużo roboty. W ogóle to przyjechałam tu do pracy, a nie wypoczywać. A ty dbaj o siebie. Znowu się zachorowujesz. I co to w ogóle za zapach dziwny? Łowisz zepsute jajka? Córciu, nie śmiej się ze mnie, ale trzymaj się z daleka od wody, dobrze? Albo wyjedź najlepiej. Coś się tu dziwnego dzieje. Tato, proszę cię, ja już nie mam 10 lat. Nie dam się nabrać na węże morskie i kościotrupy chodzące po dnie. Nie, ale ja nie żartuję, naprawdę. Oczywiście. Miło było cię znowu zobaczyć, tato. Zostaje kilka dni, wpadnę jeszcze, dobrze? Żanetko, no kiedy tylko chcesz. Będziesz wypływał? Nie, na pewno nie przez najbliższy tydzień. Fokarium, laboratorium. Godzina 14:30. Nie widać żadnych obrażeń. Co to może być? Nie mam pojęcia. Gdyby to był człowiek, powiedziałabym, że zatrucie pokarmowe. Ewentualnie silny odczyn alergiczny, ale tutaj... Cholera wie. Przecież ci nie powie, czego się nażarł. W tych wodach jest pozatapiane tyle gówna i świństwa, że nigdy nie zgadniemy. Może ci rybacy czymś go uraczyli. Bazyl, wiem, że nas nienawidzą, ale... No jak ty to sobie wyobrażasz? Wypływają z wiaderkiem zepsutych ryb, szukają tygodniami morświna, łapią go i karmią przez sondę. Nie, no wątpię. Przytrzymaj teraz przy płetwie. Drugi pacjencie, to może troszkę ukłuć. Boże, skąd ta krew? No, ze wszystkich otworów ciała chyba. Co to jest za koszmar? Trzymaj go! Nie żygaj, tylko trzymaj go! Nie dam rady sama. Nie mogę. Ona. Żeż kurwa. Robisz Borsiminowi masaż serca? Sak to sak. Co za różnica? Dzień dobry, szanowni państwo naukowcy. Co pan tu robi, komandorze? Nieładnie, pani doktor, że o czymś takim muszę się dowiadywać od osób trzecich. Słucham? Dobrze pani wie, że zgodnie z zeszłorocznym rozporządzeniem o każdym przypadku zachorowania zwierzęcia morskiego musi mnie pani informować w pierwszej kolejności. Jako kogo? Jako dowódcę portu wojennego Hel i najwyższego rangą oficera. Przypominam, iż Hel cały czas jest terenem półwojskowym. No właśnie, pół. Marynarzu, proszę zawinąć to zwierzę, zabieram je do portu. Wykluczone! Musimy jeszcze zrobić sekcję, zawieźć próbki do Gdańska. Mamy za mało danych, aby... Przykro mi, ale od tej pory to zwierzę jest własnością marynarki wojennej RP i to ja podejmuję decyzję, kto je będzie badał. To może weźmie pan pół morświna, skoro to jest teren półwojskowy. Pani doktor, nie jestem tu po to, aby z panią walczyć. Jak tylko upewnimy się, że choroba, na którą padło zwierzę, nie stanowi zagrożenia, będzie je pani mogła badać całe lato. Proszę mi wierzyć, pani doktor. W tych wodach są rzeczy o wiele groźniejsze niż sinice lub niska temperatura. Już pan o tym wie najlepiej. Proszę zabezpieczyć to zwierzę. Głusi jesteście, marynarzu? Jeśli pan podejrzewa, co ja myślę, że pan podejrzewa, nie powinniście mieć kombinezonów ochronnych? Żeby mi cywile zaczęli uciekać w pław przez zatokę, nie chcę wzbudzać paniki. Niepotrzebnej paniki? Po prostu paniki. Znowu? Niestety. Pokój numer 12 w pensjonacie Amber. Godzina 15:00. Jesteś cały rozpalony. Może jednak skoczę do apteki po termometr.
Wydaje mi się, że możesz mieć pod 39. Oprócz tego... Moment! Adam, dosyć tego. Idę do apteki i od razu zapytam się, gdzie tu można znaleźć jakiegoś lekarza. Uspokój się. Nic mi nie będzie, do wieczora przyjdź. Zaparz mi trochę mięty. Mięta plus święty spokój musi pomóc. Szybciej, dzieci! No szybciej, szybciej, szybciej! Na pewno nie jesteście aż takie zmęczone. Proszę, odpocznijcie sobie w pociągu. Godzina 15:15. Proszę pani, czy pójdziemy do sklepiku? Bo ja chciałem sobie kupić taką pluszową fokę. Specjalnie mama dała mi pieniądze. Bartek, dziecko, na miłość boską. Byliśmy w sklepiku, to oglądaliście jakieś karabiny. Bo ja zapomniałem. Muszę umyć ręce. Nie, no nie wierzę. Znowu się uświniłeś tą czekoladą? Głaskałem delfina i teraz ręka mi pachnie rybą. Bartuś, delfin to jest ssak po pierwsze, a to nie był delfin. Nieważne. Wytrać rączki w przedziale, dobrze? Tylko proszę, przestańcie na chwilę gadać. Dzieci drogie, proszę was. O, spójrzcie, już jedzie pociąg. Panowie, sprawa jest niesłychanie poważna. Trwają badania chorego morświna, którego przypadkowo dziś rano odłowili rybacy. Komenda portu wojennego Hel, godzina 16:00. Po przeanalizowaniu pierwszych danych, które na razie objęte są klauzulą tajności, z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, iż istnieje poważne zagrożenie dla ludności cywilnej. Dlatego też jako dowódca sił marynarki wojennej stacjonujących w punkcie bazowania Hel podjąłem decyzję o objęciu półwyspu kwarantanną. Panie komandorze, porucznik Lisowski prosi o pozwolenie zadania pytania. Zezwalam. Z całym szacunkiem, panie komandorze, pan tutaj dowodzi. Ale czy nie uważa pan, że objęcie kwarantanną całego półwyspu może spowodować niepotrzebną panikę wśród ludności cywilnej? Czy naprawdę istnieje aż tak duże zagrożenie? Poruczniku Lisowski, z całej pańskiej wypowiedzi zgodzę się z jednym. Ja tu dowodzę. Pan zdaje się o tym zapominać. Aby bardziej naświetlić wam sprawę i rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, oddaję głos podporucznikowi Wąsowskiemu z 25. Kompanii Chemicznej. Witam, panowie. Na prośbę pana komandora przygotowałem prezentację, aby możliwie najlepiej zobrazować skalę problemu. Patrzycie teraz na plażę na Florydzie. 1983 rok. Doszło do zatrucia zwierząt morskich na niespotykaną dotychczas skalę. Widzicie duże truchło osobnika Orcticus orca, czyli walenia zwanego potocznie orką. Naukowcy odkryli, że to właśnie od tego zwierzęcia wyginęło masowo wiele innych gatunków w linii brzegowej o długości 8 km. Co ważniejsze, później okazało się, że zatruciu ulegli również ludzie. Początkowo naukowcy nie połączyli tych faktów i nie zastosowali kwarantanny. Był to błąd, który kosztował życie przeszło 93 osoby. To, panowie, jest plaża wyspy Santa Maria, należącej do archipelagu Ozorów, rok 1993. To, co morze wyrzuciło na brzeg, to Balaenoptera musculus, czyli płetwal błękitny. Największe zwierzę żyjące obecnie na Ziemi, którego jedynym naturalnym wrogiem jest orka. Sytuacja analogiczna do poprzedniej. Niestety Portugalczycy nie połączyli faktów ani nie stwierdzili zagrożenia dla ludzi, co skończyło się śmiercią ponad 200 osób. Na zdjęciu jeden z chorych w fazie terminalnej. Proszę zwrócić uwagę na krwawe owrzodzenie pokrywające praktycznie całą powierzchnię skóry. Porównałem dane z poprzednimi przypadkami i stwierdziłem, że istnieje pewne podobieństwo. Oczywiście nie mogę tego potwierdzić na 100%, ale nie możemy również tego wykluczyć. Przypominam również, że zarówno orka, płetwal błękitny, jak i odłowiony chory morświn należą do waleni. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, poruczniku. Panie komandorze, porucznik Lisowski prosi o udzielenie głosu. Odmawiam. Proszę się skupić, poruczniku, ponieważ to ma się wydarzyć szybko i z chirurgiczną precyzją. I to pan będzie za tę precyzję odpowiedzialny. Proszę o wyświetlenie mapy. Kluczowe dla manewru odcięcia będzie pojawienie się w tym miejscu porucznika Lisowskiego wraz z drugą i trzecią drużyną czwartej kompanii. Zosia, wszystko gra? Świetnie. Jeszcze ciebie tu dziś brakowało.
Tak, Robert, dziękuję, wszystko gra. To jesteś pewna? Tak, jestem pewna. Nabrzeże nieopodal Fokarium. Godzina 16:30. A ty co się włóczysz taki samotny? Nie ma żadnych laseczek chętnych do szkolenia? Co się dzieje? Nie wiem. Czasami to jest bez sensu. Staramy się i gówno z tego wychodzi. Tak niewiele jest tych zwierząt, prawie wcale ich nie ma. A gdzieś młody morświn umarł mi na rękach. I cholera wie dlaczego. Był jak naćpany. Nic nie mogłaś zrobić. A skąd ty możesz o tym wiedzieć? Może mogła, tylko nie potrafiła. Okej, przepraszam. Zapomniałem, że ja nic nie wiem i na pewno nie mam racji. Już wszystko odszczekuję. No, i jeszcze ci twoi koledzy z wojska. Co wy wszyscy macie za gen jakiś taki, żeby się rzucać i rządzić? Jakby nie można było tak normalnie, żeby ludzie byli dla siebie mili. To nie są moi koledzy. Ci tutaj nigdy nie byli, doskonale o tym wiesz. O co ci znowu chodzi teraz? Zobaczyłeś, że jestem w złym stanie i przyszedłeś, żeby mnie, nie wiem, dodatkowo skopać? Boże, jak ja się mogłam nie domyślić. Proszę, Robert, nie krępuj się. Chętnie poprawię ci nastrój. A daj mi spokój, kobieto. Chciałem tylko pomóc. Jak ostatni idiota, co się nigdy niczego nie nauczy. Idę do swojej przyczepy na razie. Ty zawsze tylko chcesz, Robert. 17:00. Dobrze, dzieci. Wszyscy jesteśmy? Może nie zobaczyliśmy pokazu fok, tak? Ale był prawdziwy morszwin, prawda? Na kolację będziemy w naszym pensjonacie w Pucku i potem jeszcze mamy dla was super niespodziankę. Czyli nie będzie podwieczorku? Nie, Bartuś. Szkoda. Nie, jednak nie szkoda. Coś nie jestem uwolny. Patrzcie, Ruscy jadą. Bartek, siadaj! Ale naprawdę, patrzcie, same wojskowe ciężarówki. Dziecko, to nie są żadni Ruscy. To są polscy żołnierze na ćwiczeniach, rozumiesz? I kto ci w ogóle takich bzdurno opowiadał? Dzieci, proszę, siedźcie grzecznie, muszę odebrać. Halo? Zaczekaj, kochanie, tylko wyjdę. No, co tam u ciebie? No, jak to, gdzie jestem? Z dziećmi jestem na wycieczce, zresztą ledwo żywa. Musiałam sama jechać z tego Pucka, bo... Ewa, nie ma mnie w pensjonacie, bo byliśmy na wycieczce. Mówię przecież w Fokarium, na Helu, a raczej w Helu, bo chodzi o miasto. No, foki przecież, a nie wielbłądy. Ja jestem spokojna, tylko nie mam pojęcia, o co ci chodzi do cholery. Wierz mi, gdybym chciała cię zdradzać, znalazłabym sobie kogoś w tej samej kamienicy i nigdy byś się o tym nie dowiedział. Zaręczam ci. Co? Przecież mamy domek jednorodzinny, kretynie. Słuchaj, muszę kończyć, bo dzieci się zaraz pozabijają w tym... Pa! O, proszę pani, muszę do toalety. Mój brzuszek. Mówi poródki zapałem środki. Marynarka wojenna RP. Proszę zatrzymać pociąg. Proszę natychmiast zatrzymać pociąg. Marynarka wojenna zgodnie z prawem objęła jurysdykcję nad tym obszarem. Mówię do maszynisty pociągu numer REC 90402. Popełnia pan wykroczenie. Proszę się zatrzymać. Przed pociągiem jest blokada. Roztrzaskacie się. Stać! Natychmiast stać! Ej, ty trepie pieprzony, ty gnoju, ty faszysto, bolszewiku, kaszubie ty jeden, ty! To jest kolej, ja nie mogę tak sobie zatrzymać pociągu! Siurze małopolski, wiesz, że mógłbym się zastrzelić za to, co tutaj odstawiłeś i każdy sąd by mnie uniewinnił? Może nawet jakiś order by mi dali? Życie ci niemiłe, czy ja? A skąd wiesz, że jestem z Małopolski, paruwo z koszar? Posłuchaj, nie zatrzymaliśmy cię dla zabawy. Musimy zamknąć Hel, bo złe się rzeczy tutaj dzieją. Gdybyś wjechał i mielibyśmy pecha, za tydzień byś błagał, żebyśmy skrócili ci cierpienia, a razem z tobą będzie spokój? Będzie. Proszę państwa, w imieniu marynarki wojennej RP przepraszam za to zamieszanie. Przede wszystkim proszę zachować spokój. Nie dzieje się nic poważnego i wszystko jest pod kontrolą. Niestety jesteśmy zmuszeni przez absurdalne przepisy... Dzieci, siedźcie na miejscach, sprawdzę, co się tylko dzieje i zaraz wrócę. Słuchajcie, macie siedzieć spokojnie, dobrze? Bartek, patrz na mnie. Posłuchaj uważnie. Jesteś teraz moim zastępcą, tak? I nie wypuszczaj nikogo z przedziału. Zrozumiano? Proszę pani, ale ja się nie będę słuchała Bartka. Zuza, to wrócisz jutro do Bydgoszczy, rozumiesz? Rozbuszczony ty bachorze. Dociera? Przepraszam państwa. Przepraszam, proszę mnie przepuścić. Co tu się dzieje, panie poruczniku? Panienka, widzę obeznana. Obeznana. Mój ojciec jest wysokim urzędnikiem w Wanie. Co tu się dzieje?
porucznik Ulisowski. Kwarantanna. Nikt nie może opuścić Hel. Ale jak to? Zawracamy? Nie, przyślą po nas więźniarki i wywiozą. Wojsko zapewni państwu transport z powrotem do Hel. Przepraszam, panie poruczniku, ale czy mogę pana prosić na stronę? Z powrotem do Helu? Żartuje pan? Jestem tu sama z 10 dzieci. Najstarsze ma 11 lat. Wrócimy i co? Naprawdę armia zaspokoi wszystkie pani potrzeby. Tak? Mam nadzieję, że dzieci będą już spały. To znaczy nie, ja miałem na myśli... Bardzo dziękuję. Wolę nie znać myśli kogoś, kto spędza długie miesiące na małym okręcie w obecności samych mężczyzn. Chcę za to wiedzieć, czy armia może zadzwonić do swojego szefa i spytać się, czy nie może zrobić wyjątku dla dzieci pod niewystarczającą opieką. Proszę się spytać, czy mówi mu coś nazwisko Stefan Siusarski. Spróbuję, ale rozkazy. Się wydaje i się cofa za pół godziny. Wiem coś o tym. Tak. Zrozumiałem. Nie interesuje to pana, komandorze. Zagrożenie jest zbyt poważne. I tak, powtórzę jej, że... Na pewno mam to powtarzać? Tak jest. Zrozumiałem, panie komandorze. Jakie zagrożenie? Na miłość boską. Żadne. To tylko środki zapobiegawcze, na wyrost. Proszę się nie martwić. Naprawdę. Doskonale, po prostu doskonale. Trudno. Bardzo panu dziękuję za to, że pan spróbował, poruczniku. Sztab Zarządzania Kryzysowego Marynarki Wojennej RP zadecydował o wprowadzeniu kwarantanny w mieście Hel. Zabrania się opuszczania wyznaczonego terenu pod groźbą kary pozbawienia wolności. Osoby przybywające tymczasowo w mieście Hel proszone są o udanie się do tymczasowego punktu mieszkalnego usytuowanego w klubie garnizonowym przy ulicy Jantara. Opuszczona hala przetwórni ryb. Godzina 19:15. Legnica. 9:4:12:41. Dobrze. No, zaczęło się. W końcu. Już kota tutaj dostawałem. A co ja mam powiedzieć? Słuchaj uważnie, bo to nasza ostatnia rozmowa. Na pewno zaraz odetną komunikację. Realizujemy na razie scenariusz B. Czekamy, obserwujemy, wchodzimy kiedy trzeba. Ale dopóki nie trzeba, w nic się nie pakujemy, jasne? Jasne? Jasne, jasne. Komunikacja o trzeciej. Punkty A, B, C na zmianę. Awaryjnie szósta w punkcie D. Poza tym zrywamy kontakt. Nie możemy po prostu... Nie możemy. Dobrze wiesz, że nie możemy. To mogłoby narazić całą operację, a ja... Gdyby po tym wszystkim miało się nie udać, sama nie wiem. Wiesz dobrze, jakie to ważne. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Partnerem strategicznym serialu Mierzeja jest Skoda. Empik Go dziękuję za uwagę i zaprasza na kolejne odcinki. Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.